Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po ostatniej kolejce w tej rundzie Forbet czwartej ligi, kolejce numer 17. Dzisiaj jest ze mną, można by powiedzieć, może nie gość specjalny, ale gość, który był wywoływany już w naszych komentarzach na YouTubie do tablicy i mieliśmy bardzo dużo zapytań o to, kiedy będzie z nami trener Mazowi Mińsk Mazowiecki Marcin Sasal. Trener Marcin Sasal jest w końcu dzisiaj ze mną. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, bardzo miło. Mi również miło gościć. No, czekaliśmy do ostatniej kolejki, żeby tutaj pana ugościć. No i ja może spytam na start, bo jesteście wiceliderem po rundzie jesiennej. Jeden punkt różnicy do Wiktorii. Jak pan oceni w wykonaniu drużyny i tego, czy drużyna przepracowała tak, jak pan sobie to zakładał? Ja bym chciał osobiście mieć średnią punktową 2,35, bo taką średnią punktową żeśmy uzyskali. Te 40 punktów, myślę, że to jest znacząca liczba, tym bardziej, że wszyscy dookoła mówią i z waszego programu też uzyskałem taką informację, że liga jest silniejsza, że liga jest wyrównana i sam to odczułem rzeczywiście, że w porównaniu z, bo prowadziłem zespół w poprzedniej rundzie przez tam ileś tam spotkań, no różnica jest diametralna. Wracając do pytania, oczywiście jestem zadowolony z tych 400 punktów, bo jest to, myślę, że taka zdobycz, która na wiosnę predestynuje do tego, żeby mówić dalej o awansie, bo my żeśmy ten awans zapowiadali od samego początku. Ten projekt był tworzony od pół roku czasu przed rozpoczęciem rozgrywek. Czasu było niewiele, o tym myślę, że jeszcze porozmawiamy, ale punktowo mamy swoje, bo te 40 punktów w międzyczasie tak w szatnie żeśmy sobie założyli po jakiejś tam wpadce, co musimy dalej zrobić. No i też co mnie cieszy, ten bilans bramkowy jest fajny, bo strzelić ponad 50 bramek, a strzeliliśmy 53 bramki, to daje też fajną średnią na mecz. No i przede wszystkim też to nie samo to, że mamy tylko zdobywać punkty, ale myślę, że było bardzo dużo fajnych momentów. Dla kibiców było dużo no, pięknych bramek, pięknych akcji. I wiadomo, że mamy wiele do poprawy, ale generalnie można być zadowolony z tego dorobku punktowego. Jesteście też autorem najgłośniejszego chyba transferu w Forbet czwartej lidze. Łukasz Broś, ogłoszony, grający zresztą, natomiast wiele mediów, nie tylko mazowieckich, pisało o tym transferze. Pan powiedział o tych bramkach. 53 strzelonych gole, z czego 18 ma Michał Bondara. Jest w tej chwili liderem tabeli strzelców. Natomiast przed spotkaniem, przed naszym spotkaniem, nagraniem rozmawialiśmy o tym, że wy tą kadrę macie jednak dosyć wąską. Ja też jakby montując wasze mecze, komentując, zauważyłem, że te nazwiska się no, powtarzają dosyć. Bo tak naprawdę z ilu zawodników pan korzystał w tej rundzie? Tak naprawdę to zagrało 20 zawodników, w tym Dawid Jabłoński 10 minut, bo to była kolejna próba jego powrotu na boisko, kontuzja taka dosyć poważna, która się ciągnie od maja, więc nie mogliśmy w ogóle z Dawida skorzystać, więc zostało oprócz niego jeszcze 19, ale tak naprawdę 12 zawodników zagrało powyżej 900 minut, czyli to jest taka poważna cyfra. Do tego dochodzi Paweł Michalski, który zagrał, nasz młodzieżowiec, jakby trzeci pod kątem hierarchii minutowej, 662 minuty i Jakub Zatorski 460, który wchodził na zmiany, natomiast taka żelazna, powiedzmy 11 plus jeden rezerwowy, no to graliśmy praktycznie tym małym składem. Pozostali zawodnicy to są to rzędu 200-100 minut, czyli powiedzmy wchodzili na zmiany i są to głównie młodzieżowcy, bo to z tymi młodzieżowcami, tak jak każdy chyba można powiedzieć, mamy jakiś problem jakościowy, powiedzmy. Mhm. Ale to, że problem na Mazowszu, czy że to jest jednak problem ogólnokrajowy to bardziej? Króciutko może, bo to wszyscy o tym wiedzą. Mhm. Jeżeli nawet statystyki, o których można powiedzieć, jeżeli młodzieżowiec jest wymagany w ekstraklasie, to wiadomo, że iluś tych młodzieżowców jest tam w ekstraklasie. Załóżmy, niech będzie 100. Na poziomie pierwszej ligi 18 klubów musi mieć po 5 młodzieżowców spełniających to kryterium. To jest następne jakieś tam 100-150 osób i tak schodząc do drugiej ligi, do trzeciej ligi, akademie, CLJ-ki i tak dalej, no to w czwartej lidze korzystamy z młodzieżowca w hierarchii tych najwartościowszych, jakieś tam 900, 1000 i tak dalej. A my nie jesteśmy krajem, mimo tego, że mamy 38 milionów ludzi, nie jesteśmy krajem wylęgarnią talentów.
No, zresztą no, widzimy i zobaczymy, jak nasze od lat nasze drużyny młodzieżowe reprezentacji Polski wyglądają na tle innych krajów. Są mecze, powiedzmy, na styku, ale tak naprawdę wielkiego sukcesu nie odnieśliśmy od wielu lat. Trzy porażki tylko w tej rundzie. Pan powiedział o tych pechowych porażkach. Która była pechowa? Z Baniochą, z Sulejówkiem czy z Troszynem? Ta chyba z Troszynem była dosyć kontrowersyjna. Tutaj trochę omawialiśmy to w naszym jednym z naszych studio. Natomiast no, Orzeł Baniocha to chyba był mecz do wygrania, wydaje mi się. Znaczy, ja o wszystkich meczach, nie było ich tak dużo, więc o wszystkich meczach... Trzy tylko właśnie porażki, tak. O wszystkich meczach mogę coś powiedzieć na ten temat. Ja absolutnie nie chcę tutaj tłumaczyć jakimś tam pechem, zrządzeniem losu i tak dalej, ale w meczu z Baniochą to była druga kolejka. Piękna pogoda, 30 parę stopni. Trawa po kolana, bo nie wiem, czy kosiarka się zepsuła u gospodarzy. Notabene światła nie było w szatni, więc siedzieliśmy po ciemku i ten klimat taki, takiego marazmu zrobił się taki. Jak się zrobił, straciliśmy bramkę po kontrowersyjnej sytuacji, bo Mateusz Łysik został kopnięty w rękę przy interwencji. Straciliśmy bramkę na 1-0. W ogóle dziwny mecz, bo no, staraliśmy się atakować. Orzeł Baniocha, no, jak widać, słynie z tego, że gra takim powiedzmy skomasowaną, niską obroną i wyprowadza kontrataki. My popełniliśmy w tym meczu nad wyraz dużo błędów. Skończyło się jeszcze czerwoną kartką dla Pawła Ksiądza po drugiej żółtej i skończyło się 3-minutowym pobytem albo 2-minutowym pobytem młodzieżowca, który dostał czerwoną kartkę bezpośrednią, więc ten mecz na pewno miał tutaj takie zawirowania, ale najważniejsza była reakcja zespołu, bo później wygraliśmy chyba 7 meczów pod rząd, więc to jest jakby jakąś taką serię, żeśmy rozpoczęli po czymś, co było rzeczą trudną. Zresztą jak patrzymy na ten mój zespół, to była druga kolejka. Tutaj w tej kolejce jeszcze nie grał właśnie Łukasz Broś. Robiliśmy transfery ostatnie i tak naprawdę jak ktoś obserwuje ten zespół, to 5 zawodników doszło w tym okresie do pierwszej jedenastki. 5 zawodników doszło w tym okresie transferowym już w czasie rozgrywek, więc miało to jakiś wpływ na jakieś automatyzmy, na zgranie. Poświęciliśmy dużo czasu na pewne rzeczy, nie ustrzegliśmy się błędów, bo tych bramek traciliśmy za dużo, niby jest ich 22, tak. Ale myślę, że tych bramek można było uniknąć i też dużo czasu spędziliśmy z zespołem na analizach tego. Drugim takim meczem, który utkwił mi w pamięci, no to jest mecz z Wiktorią Sulejówek, który żeśmy sobie sami załatwili. Młodzieżowiec, który grał bardzo dobrze, Mateusz Bienias, który strzelił 3 bramki jako środkowy obrońca, który jest żelaznym punktem, popełnił błąd przy otwarciu. Praktycznie podał piłkę do napastnika i tak w 5 minucie zaczęliśmy ten mecz pechowo i pechowo skończyliśmy, bo straciliśmy bramkę na 3-2, której tak naprawdę nikt nie widział, czy ta bramka była, czy ta bramka nie była. Może zawodnicy, którzy tam leżeli w tej bramce, ale ja później, akurat mecz mieliśmy nagrywany z drona i ja sobie tu później obejrzałem i zresztą zrobiłem zdjęcie, bo wysłałem, zresztą pan sędzia Trochimy, który sędziował ten mecz, też dostał od nas to zdjęcie, że tą decyzję podjął słuszną, ale podjął ją w ciemno po prostu. Okay. Więc intuicja albo bardziej niebieskie koszulki były w tym meczu widoczne niż białe. To na przyszłość możecie Państwo też do nas podsyłać takie zdjęcie z dronem, my z chęcią to pokażemy. W tej rundzie mieliśmy tylko jeden materiał z drona, raz od Markowi, natomiast to są bardzo ładne ujęcia dla oka. Myślę, że gdyby poprzednią rundę, następną będziecie mieli takie rzeczy, to jak najbardziej proszę podsyłać. No my bardzo chętnie się podzielimy, natomiast też trzeba unormować pewne rzeczy, bo w jednym meczu z Mszczonowie doszedł do nas pan delegat meczowy, obserwator, delegat i zakazał nam latać. Ja się pytałem oczywiście, w jakich przepisach to jest uwzględnione, bo my mamy przeszkoloną osobę, która obsługuje drona z uprawnieniami i my wiemy, co mamy robić, ale oczywiście żeśmy grzecznie tego drona zdjęli, natomiast później była sytuacja kontrowersyjna Bartka Molesy, kartka, której nie było, a z drona można było to zobaczyć i po prostu na nic odwołania bez materiału filmowego, więc myślę, że to już jest, jesteśmy już tak zaawansowani technologicznie, nawet w Polsce, czy korzystamy z różnych innowacji, że takie rzeczy powinny być dostępne, no bo chodzi o to, żeby te mecze były
sprawiedliwe i zresztą też podpieraliśmy się w odwołaniach od niektórych sytuacji i kartek do Komisji Dyscypliny Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ale oko ludzkie inaczej widzi. My widzimy inaczej. Działacze oceniający dane sytuacje widzą też po swojemu, sędziowie widzą po swojemu, więc na pewno ważne jest to, żeby ktoś rzetelnie te sprawy orzekał. Panie trenerze, zaprosimy teraz naszych widzów do zobaczenia skrótów i bramek tych spotkań, które mamy dostępne. Już mogę uprzedzić, że na ten moment na pewno jednego meczu, bramek z meczu Orła Baniochy niestety nie będzie, bo no, były problemy z kamerą. Natomiast zobaczmy skróty i za chwilę wrócimy do naszego studia omówić tą ostatnią kolejkę. No i rozpoczęliśmy spotkanie 16 kolejki. 17, przepraszam. 17 kolejka, ostatnia w rundzie jesiennej Forbet 4 Ligi. Większość spotkań rozpoczęła się dzisiaj o godzinie 13. Mieliśmy jeden wyjątek o 12.30 i ten mecz również z powodu opóźnienia zaczynamy trochę później i już jesteśmy pod polem karnym gości. Patryk Leszczyński tutaj piętą odgrywa. Kondracki do środka, ale piłka wybita na rzut rożny. Środkiem Dariusz Krzyżański przyjmuje, Janusz zagrywa od razu do przodu na Leszczyńskiego. Co zrobi Leszczyński? Zabiera się z piłką. Leszczyński i mamy bramkę, brawo! Tak jest, Patryk Leszczyński, piąta minuta meczu, 1-0 dla Wisły, 2 punkty. Tam się przewrócił jeden z zawodników, ale utrzymuje się przy piłce Mazowia. Wzięty w kleszcze jeden z zawodników, ale piłka dalej pod jego nogami. I co? I dalej. Trochim na lewą stronę. I mamy 1-1. Erik Więdłocha strzelcem wyrównującej bramki. 22 minuta. Dlatego, bo utrzymujemy się przy piłce. Kondracki ponownie leży na murawie, ale sędzia od razu pokazał, że nie ma mowy o faulu. Janusz. O mój Boże! Ależ uderzył teraz Janusz. Piłka wpadła w samo okno bramki Mateusza Łysika i na wciarze ponownie wychodzą na prowadzenie. Szczerze mówiąc, kiedy widziałem tę piłkę, to tak się spojrzałem i nie wiedziałem za bardzo, co się stało. Jak to wpadło do bramki, spójrzmy teraz. Meczu 2-2. Drugą bramkę dla drużyny Mazowi zdobył Erik Więdłocha. Do końca regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, czy któremuś z zespołów uda się jeszcze przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Mamy dośrodkowanie. No i piękne mamy też uderzenie bramkę, Łukasza Brozi. Dla Mazowi. Zdążyłam wywołać tutaj kwestię kolejnej bramki. Może niepotrzebnie, ale bardzo ładnie zrobił to Łukasz Brozi. Tak, tutaj Szymański nie chcę mówić, że jakoś zawalił krycie, ale no pozwolił w każdym razie i będzie rzut rożny. Tak. Biegną już Kondracki z Janusem do narożnika. Tradycyjnie oczywiście to Krzysztof Janus ustawi tą piłkę i zobaczymy, czy znajdzie nią któregoś z kolegów. Janusz Polekarny, tutaj Kacperski przyjmuje piłkę, uderza z powietrza, jednak to ta próba zablokowana. No i musi uważać Cielemęckie, żeby nie popełnić błędu. Tak się na szczęście nie stało. I jeszcze jedno dośrodkowanie Kacperski i mamy piękne trafienie na 3-3 w doliczonym czasie gry. Świetnie, tam najpierw Cielemęcki odnalazł Janusa, potem to dośrodkowanie. Bardzo dobrze się Kacperski odnalazł. Mamy 3-3. Kolejny raz. Wynik remisowy. Słyszymy, po raz pierwszy zagwizdał pan Paweł Wrochna. Jan Bok wykonał pierwsze kopnięcie
startujemy. Miejmy nadzieję, że obejrzymy arcyciekawe spotkanie w kontynuowaniu akcji. Zarówno Grona, jak i Gołąska bardzo mocno chcą uczestniczyć w budowaniu sytuacji. Teraz będzie okazja. Budniak wpada w pole karne. Iwan Budniak! I doczekali się gospodarze tego, co sobie założyli przed tym spotkaniem, czyli zdobycie prowadzenia. Iwan Budniak wykorzystuje też niefrasobliwość w szeregach defensywnych Escoli. Tak naprawdę bramka troszeczkę z niczego, włożył głowę Iwan Budniak, zdołał sobie wypuścić futbolówkę, no i nie byli w stanie już go dogonić defensorzy Escoli Warsowi Warszawa. Brzyznowski, Zięba ma teraz mnóstwo miejsca, wychodzą Narwianie 3-2, Konrad Drężek będzie miał trzecią szansę, Drężek i mamy podwyższenie prowadzenia, Konrad Drężek dopina swego. Próbował dwukrotnie w pierwszej połowie, nie udało się, no ale wbrew temu przysłowiu do trzech razy sztuka, no już za trzecim razem nie pomylił się skrzydłowy Narwi Ostrołęka. Króluje w polu karnym, a z pewnością takim lisem pola karnego jest Przemek Lesiński. Budniak, kolejna szansa wyjścia z groźnym kontratakiem. W tym momencie mieliśmy sytuację 4-4, dotarła piłka do Konrada Drężka, Drężek i mamy 3-0. Trzeba sobie śmiało powiedzieć, że chyba w tym momencie troszeczkę zabija nam to spotkanie Konrad Drężek. No ale cieszą się gospodarze, bo z dubletem zawodnik z numerem 14. Znakomite rozegranie tej akcji, wykorzystali przewagę liczebną w tym kontrataku Ostrołęczanie. Mamy również nadzieję, że zawodnicy nas rozgrzeją, przepraszam, jeżeli chodzi o emocje. I zaczęliśmy już to spotkanie, które jest bez wątpienia hitem 17. kolejki Forbet 4. ligi. Zaczęliśmy od dokładnego zagrania. Ja tylko jeszcze gwoli ścisłości może powiem, że mamy dzisiaj zmianę w bramce zespołu gospodarzy MKS Piaseczno. Piotr Owczarzak zastąpi Władysława Palamara w kontekście ostatniego spotkania, które MKS przegrał dość wyraźnie przy Susze z tamtejszym Oskarem 4-1. Mamy jeszcze zmianę w składzie, ale o tym może za chwilę, bo akcja prawą stroną Wiktory Sulujówek. Strzał i gol! Gol w pierwszej minucie spotkania. Bardzo szybko strzela bramkę MLKS Wiktoria Sulujówek, strzelcem gola Julian Świątek, o ile dobrze zauważyłem. Tak jak mówiłem, ostatnio zespół Sulujówka notuje bardzo dobrą passę. Trzy ostatnie mecze nie stracił nawet bramki, co jest warte odnotowania. Bardzo dobrze spisuje się w bramce Borys Kwiatkowski. A widzimy kolejna akcja Sulejówka. Znowu Świątek 2-0. 2-0. Sędzia nie pokazał spalonego. Nie było pozycji spalonej i Juliusz Świątek, proszę Państwa, w piątej minucie strzela już swoją drugą bramkę w tym meczu. Piorunujący początek zespołu Sulejówka. Rzut rożny. Rzutka w pole karne. Cały czas tam jeszcze walka w polu karnym. I rzut karny, proszę Państwa, dla gospodarzy. Po faulu w polu karnym, chyba tam zagrani łokciem, trafiony jest Maciej Nalej. I za moment zobaczymy ponownie tego rzutu karnego. Przypomnę, Łukasz Krupnik kontra Borys Kwiatkowski. Łukasz Krupnik. Strzał, gol! Gol, bardzo pewnie wykonana jedenastka przez Łukasza Krupnika. Nie był to mocny strzał, ale bramkarz zespołu Sulejówka rzucił się dokładnie w przeciwległy róg bramki i dzięki temu Piaseczno zdobyła kontaktową bramkę w 38 minucie, przypomnę, strzelcem Łukasz Krupnik. Czy jeszcze będą mieli szansę gospodarza na jedną akcję? Widzimy teraz ponownie długa piłka. Wysocki przy piłce, ale gdzieś tam potknął się niestety, nie opanował piłki i w tym momencie arbiter główny Robert Koc kończy to spotkanie. W meczu KSC Katroszyn versus Ząbkowia Ząbki padły tylko dwie bramki. Najpierw w 55 minucie Mateusz Augustyniak wykorzystuje rzut karny dla drużyny z Ząbek, ale w doliczonym czasie gry Bartosz Gąska ratuje remis dla KSC Katroszyn i mecz kończy się wynikiem 1-1 i niestety drużyna z Troszyna w ostatnich spotkaniach, gubiąc kilka punktów, spada na trzecie miejsce w tabeli.
A w jedynym rozegranym meczu o 12.30 Mszczanowianka Mszczanów podjęła drużynę Oskara Przysuchy. W pierwszej połowie byliśmy świadkami tylko jednej bramki. W 24 minucie strzelcem gola dla zespołu z Mszczanowa Patryk Kubicki. Po zmianie stron działo się na boisku dużo więcej. W 84 minucie czerwoną kartkę dla drużyny gości z Przysuchy zobaczył Dawid Sala. Nie przeszkodziło to jednak w uratowaniu jednego punktu dla drużyny Oskara. W doliczonym czasie gry autorem bramki na wagę jednego punktu Piotr Kornacki i finaliści niedawnego finału okręgowego Pucharu Polski Okręg Warszawa remisują z Oskarem Przysucha 1-1. Zespół Świtu Staroźreby ostatnio gra bardzo słabo i potwierdza się to, co mówił trener będąc gościem w moim programie o tym, że drużyna potrzebuje kilku wzmocnień. Od 13 minuty Hutnik Warszawa po strzale Patryka Piaseckiego prowadził 1-0. Od minuty 16 mieliśmy na zegarze już wynik 2-0. Paweł Giel z kolejną bramką Forbet czwartej lidze podwyższa na 2-0. Jeszcze przed przerwą Daniel Bogucki w 27 minucie zdobywa bramkę na 3-0. Drużyna Świtu Staroźreby drugą połowę rozpoczęła lepiej. W 57 minucie Przemysław Kowalczyk zdobywa kontaktową bramkę na 1-3. Jednak w 70 minucie Oskar Zaks strzela czwartą bramkę dla HKS-u. W 82 minucie druga asysta w tym meczu Pawła Giela i Mateusz Kowalski zdobywa bramkę na 5-1, a w doliczonym czasie gry wynik spotkania ustala na 6-1 dla Hutnika Warszawa Patryk Turko. W tym roku zima najwcześniej zawitała do Garwolina. Drużyna Wilgi oraz Mazura rozegrała ze sobą spotkanie w bardzo trudnych warunkach, konsekwencją czego był bezbramkowy remis. Co prawda drużyna Wilgi na początku miała bardzo dużą kontrowersję, sędzia jednak nie podyktował rzutu karnego. Kilka minut później zawodnicy Wilgi nie wykorzystali bardzo dobrej sytuacji. A pod koniec spotkania drużyna Mazura Karczew mogła zdobyć bramkę, jednak znakomita sytuacja nie została wykorzystana. Mimo że skrót spotkania KS Raszyn MKS Przasnysz nie należy do najlepszych jakościowo, to pokażemy Państwu bramki z tego spotkania. Lepiej ten mecz rozpoczęła drużyna MKS-u, wychodząc w 7 minucie na prowadzenie. Jednak przed przerwą KS Raszyn zmobilizował się i w 44 minucie Kamil Szabłowski zdobywa bramkę na 1-1 i tylko minutę dłużej czekaliśmy na drugą bramkę dla KS Raszyn i również druga bramka w wykonaniu Kamila Szabłowskiego. Do przerwy mieliśmy wynik 2-1. Druga połowa to festiwal tylko jednej drużyny. W 46 minucie Marcin Pykowski przestrzela rzut karny, ale w tej samej minucie Krzysztof Pikuś zdobywa bramkę na 3-1. W 61 minucie Dominik Paradowski podwyższa na 4-1 dla gospodarzy. A w 75 minucie Kamil Szabłowski notuje hat-trick i ustala wynik spotkania na 5-1. KS Raszyn na koniec rundy jesiennej wygrywa z MKS-em Przasnysz. Zobaczmy sobie najpierw wszystkie wyniki 17. kolejki Forbet 4. ligi. Drużyna Świtu Staroźreby uległa Hutnikowi Warszawa 1-6. MKS Piaseczno przegrał 1-2 z Wiktorią Sulejówek. Mszczonowianka Mszczonów zremisowała z Oskarem Przysucha 1-1. KSC Katroszyn również zremisował 1-1 z Ząbkowią Ząbki. KS Raszyn wygrał 5-1 z MKS-em Przasnysz. Wilga Garwolin zremisowała bezbramkowo z Mazurem Karczew. Wisła 2 Płock w meczu mojego gościa Mazowią Mińsk Mazowiecki remis 3-3. Narew Ostrołęka wygrała 3-0 z Eskolą Warsowią, a Orzeł Baniocha pokonał Markowie Marki.
4-1. Spójrzmy sobie jeszcze tutaj na tabelę. Jest to, tak jak powiedziałem, tabela, która zamyka rundę jesienną. Liderem Wiktoria Sulejówek punktów 41, Mazowia Mińsk Mazowiecki punktów 40, KSC Katroszyn punktów 37. Tabelę zamyka MKS Przasnysz, Świt Staroźreby oraz Eskola Warszawia, która na tych punktach 6 się zatrzymała. W tabeli Króla Strzelców królem jesieni zostaje wasz piłkarz Michał Bondara, bramek 18. Bardzo dobry wynik. Natomiast ja, trenerze, jeszcze chciałem zapytać o atmosferę, o to, jak gracie w klubie. Otóż ja, oglądając mecze, nie tylko ja, widzę, że jest doping. Na kibiców na pewno możecie liczyć. W meczach wyjazdowych też oni z wami jeżdżą, też dopingują. Oczekiwania są na pewno kibiców spore. Ja rozumiem, że no, pan tutaj jest świadomy tego. Walczymy o awans. Nie każdy trener chce to tak powiedzieć wprost. Ale moje pytanie jest takie, czy gdyby na przykład coś nie wyszło w tym roku, to wy zakładacie taką strategię, że przyszły rok, czy nastawiamy się w tym roku? Ja nie zakładałem, nie sięgam tak daleko, co będzie w przyszłym roku. Natomiast my zapowiedzieliśmy walkę o awans. Wiemy, że samemu się nie wygra, ale zrobiliśmy, tak jak powiedziałem, 5 transferów do pierwszego składu. Czasami to nie wychodzi, ale myślę, że nam się to udało. Myślę, że też kwestia taka, co dalej zrobimy zimą. Natomiast nie rozmawialiśmy z prezesem. Prezes Kuć jest takim człowiekiem bardzo rozsądnym i wiele rzeczy stara się rozważyć, nie podejmuje pochopnych decyzji. Zresztą same te propozycje transferowe, które żeśmy sobie wymyślali, były analizowane, były robione niezbyt pochopnie. I zapewne też siądziemy teraz, co zrobić w następnej rundzie, bo tak robimy co jakiś czas. Pół roku temu też żeśmy usiedli i zastanawialiśmy, jak ten zespół ma być skonstruowany. Natomiast tak daleko nie sięgamy. Myślę, że realnie punktowo mamy szansę na to, żeby o ten awans powalczyć skutecznie. Nie ukrywaliśmy tego od początku. Myślę, że trochę żeśmy zmobilizowali i miasto, i kibiców, i no i wszystkich wokoło, którzy interesują się piłką, bo myślę, że nawet same transfery, nazwiska, które są u nas dość głośne, po pierwsze przyciągają kibiców, po drugie dają możliwość młodzieży, młodym zawodnikom obcowanie z chociażby z Łukaszem Broziem, który jest 4-krotnym mistrzem Polski. Dokładnie. Z Wojtkiem Trochimem, który zagrał w Ekstraklasie, jest wychowankiem Mazowi, który pokazał też, jak można z asfaltowego boiska przy Koperniku zagrać w Ekstraklasie. Drogę dość ciężką, i która jeszcze się nie skończyła, mam nadzieję. No ale też robiliśmy transfery pod takim kątem, że ściągnęliśmy zawodników z tej piątki, z wyższej ligi. Mateusz Łysik z trzeciej ligi, Eryk Więdocha z drugiej ligi z Pogoni Siedlce. Pawlo Ksiądz, który ma występ w reprezentacji Ukrainy, grał w Lidze Europy. No to... I dużo asyst na pewno, bo bardzo często w tej rundzie. Wiem, że pan trener przygotował kilka statystyk. My, tak jak rozmawialiśmy, 53 strzelone bramki. Może coś pan nam więcej powie, bo wiem, że jest tutaj parę statystyk. To jest taka statystyka, która osobiście mi na niej bardzo zależy, bo strzeliliśmy 34 bramki z gry. To jest na pewno połowa, ale też trzeba docenić tutaj pracę całego zespołu i Alan Grabek, który w tej chwili jest asystentem, drugim trenerem, zajmuje się między innymi stałymi fragmentami, więc tych rzutów wolnych strzeliliśmy 7 bramek, rzutów rożnych 5. i 7 rzutów karnych, więc to się przełożyło. Ile niewykorzystanych? Wszystkie są wykorzystane. Wszystkie wykorzystane, tak, 100%. Tam było chyba, była jakaś sytuacja taka, że o mało co bramkarz nie wybił, ale Michał Bondara strzela. Jeden rzut karny był niewykorzystany na Raszynie, już sobie przypomniałem. No właśnie tak mi się... Przy 0-0, tak. Raz się pomylił, ale później za jakieś parę minut strzelił bramkę, więc wyszło na 0. Następna sprawa, tutaj też te bramki stracone, które analizujemy. Straciliśmy 22 bramki, z gry 14, więc troszeczkę mniej niż jedna bramka na mecz z gry. To też jest dla nas takim dobrym wynikiem. Natomiast zbyt dużo bramek tracimy z pierwszą trójką, no bo można tutaj policzyć 4 bramki z Troszynem, 3 bramki z Płockiem, 3 bramki
z Wiktorią Surojówkiem i 4 z Baniochą, która jest piąta, więc tutaj tych bramek żeśmy tu mnóstwo natracili. To też pokazuje, że nie jesteśmy takim zespołem, który się muruje. Gramy wysoko, gramy na pograniczu ryzyka. Czy to ryzyko się opłaca? No myślę, że mamy nad czym pracować, żeby unikać takich różnych sytuacji, bo chociażby tak jak w ostatnim meczu z Wisłą Płock, po stracie, która mogła się wydarzyć Eryka Więdłochy przy jakimś tam złym przyjęciu piłki na nawierzchni, która była dość zmrożona, straciliśmy piłkę i z tego padła bramka, że zawodnik przebiegł ileś tam metrów i wyszedł z sytuacji sam na sam. Takie bramki stracimy. Na pewno tutaj unikamy tych rzeczy, natomiast z rzutów wolnych straciliśmy 4, z rzutów rożnych straciliśmy 3 bramki. No to jest, to są śladowe. Śladowe, to prawda. Ilości. Mieliśmy jeden rzut karny przeciwko nam podyktowany, wykorzystany, bo podyktowany chyba był jeszcze Mateusz Łysik obronił. Więc generalnie można powiedzieć, że ta średnia 2,35 jest średnią no dość wysoką. Ja bym chciał, tak jak powiedziałem, następnie mieć cały czas taką średnią. A który mecz był najtrudniejszy? Albo może który mecz, albo porażka, która najbardziej bolała? Czy to ten mecz z Troszynem? My tutaj puszczałem w studiu nawet fragment, wyjątkowo pozwoliłem sobie konferencji puścić między innymi z pana wypowiedzią i trenera Złotkowskiego. Tam było trochę kontrowersji w tym meczu i no, obiektywnie trzeba spojrzeć, że no, taka pechowa chyba przegrana. No ja mówiłem o tym po prostu, że mamy 4 kluczowe sytuacje. Już nie chcę do tego wracać, ale wyjście sam na sam Wojtka Wociala, to myślę, że to jest 90%, że Wojtek to wykorzysta. Oczywiście było jeszcze tam parę metrów do przebiegnięcia, ale sytuacja klarowna. Przy 2-0 mieliśmy ewidentny rzut karny na Pawlo Ksiądzu i też oglądaliśmy to również z drona, tą sytuację. I tam było bardzo widoczne pchanie oburącz zawodnika w polu karnym przy piłce bez kontaktu. Więc to była sytuacja, jeśli byśmy wtedy mieli rzut karny i wykorzystali go na 2-0, pewno byłby zupełnie inny mecz. No i mam pretensję tutaj o jakiś wymyślony rzut wolny, z którego padła bramka dla Troszyna. To są kluczowe sytuacje w meczu. My mieliśmy prawo grać jakieś tam, mieliśmy prawo mieć słabsze momenty w meczu, w rundzie i tak dalej, tym bardziej, że graliśmy jakąś tam wąską grupą zawodników. No i trochę szkoda tego meczu, ale tak jak mówię, generalnie można to ocenić pozytywnie. I tutaj już tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Graliśmy ostatni mecz z Wisłą Płock, z zespołem, który ma dobrze zorganizowaną młodzież, ma dużo młodych zawodników. Grał między innymi jeden zawodników, który miał ponad 1100 minut w ekstraklasie, więc Często poziom, akurat w rezerwach Wisły tak, grają. Więc ten poziom tego zespołu był dobry. Mecz był, myślę, że dla obu zespołów i dla kibiców dobry, no bo padły bramki, zresztą bardzo ładne. Skończył się wynikiem 3-3 i myślę, że jakby co tydzień takie mecze były, to poziom nie tylko czwartej ligi, ale poziom meczów w Polsce i rozwój tych zawodników byłby znaczący, bo rzeczywiście mecz trzymający wszystkich zawodników w reżimie przez 90 minut. Tutaj wracając jeszcze do meczu z Sulejówkiem, na pewno nad wieloma rzeczami musimy pracować, natomiast my dostajemy bramki, to tak nazwaliśmy sobie eurogole. Okay. Jak z Sulejówkiem jeden z zawodników uderzył piłkę, która wpadła w okienko. Tutaj też... To mówimy o tych bramkach Stadionu Świata, akurat w wykonaniu tak. Wiktorii, to kilka mieli takich tak. strzałów. Tutaj też Krzysiek Janus, zawodnik doświadczony, który grał w Ekstraklasie, też strzelił eurogola nam na 2-1, więc my takie bramki po prostu dostajemy. Nie wiem, jaka jest recepta na to, żeby takich bramek nie dostawać, natomiast na pewno przeciwnicy, tak jak pan powiedział na początku, wszyscy się na nas mobilizują. Tak. My wiemy, że to takie jest i wszyscy nam może nieźle życzą, ale czekają na naszą porażkę. To jest takie polskie. To znaczy, to jest taki nacjonalizm lokalny, że wszyscy gdzieś tam się komasują, żeby komuś tam zrobić na złość, no ale no niech tak sobie będzie po prostu, musimy się na to odpornić. Mi się wydaje, że to jest taka trochę gra nazwisk, no jednak pan ma też nazwisko tutaj cenione w Polsce, no jest właśnie ten Broś, jest Bondara, jest Trochim.
to, przez to chyba o to chodzi. W innych zespołach nie masz tylu znanych nazwisk, bym powiedział. Czyli się pojawiają się piłkarze typu Grzegorz Piesio w Wildze Garwolin, ale jednak no, ta Mazowia jest najbardziej nabita. I właśnie przy okazji mam takie pytanie, bo pan na pewno jest na tyle doświadczonym szkoleniowcem, że nie ma z tym problemu, ale jakby miał pan doradzić młodszym szkoleniowcom, jak pracować w szatni z takim panem Trochimem, Broziem, Bondarą, Malesą i tak dalej, czy Erykiem Więdłocha, czy to wymaga jakiegoś takiego doświadczenia, czy jak się w ogóle z takimi piłkarzami w szatni układa? No, czy to generalnie jest tak, że doświadczenie się zdobywa, tak, doświadczenia brakuje młodym trenerom, bo tego się nie uczy na kursach. Przede wszystkim na kursach się nie uczy zachowania jakby przed kamerami, wypowiedzi i to, co robi się w szatni, powiedzmy, życia z zawodnikami. Tego trzeba się nauczyć, bo czasy się zmieniają. Inaczej pracowałem 10 ileś tam lat, też mając reprezentantów Polski, reprezentantów innych krajów i też ta szatnia była zupełnie inna. Tej szatni trzeba, tą szatnię trzeba wyczuć po prostu i to jest, myślę, że jakaś tam sytuacja. Natomiast no, tak jak gdzieś tam skomentowałem w mediach społecznościowych, teraz bardzo chętnie wszyscy zatrudnią młodego trenera, doświadczonego i taniego. To są trzy rzeczy. Najlepiej, jakby za darmo przyszedł. Ja to skomentowałem, że ja tylko już spełniam jedno z tych kryteriów, w związku z tym... Że młody. No, to każdy sobie dopowie, jakie spełniam. Ale tak naprawdę i ja, i zawodnicy, którzy tutaj są, oczywiście oni są już na schyłku kariery piłkarskiej, no bo jeśli ma się 30 i parę lat, to już raczej tej kariery się nie planuje, tylko trzeba ją dokończyć w jakiś sposób i też w jakiś godny sposób. Ja myślę, że jakaś moja przygoda z piłką trwa, ale ja też pokazuję po raz kolejny, jak ktoś mnie bliżej zna i śledzi pewno to, co ja tam sobie osiągnąłem na polu piłki nożnej, to ja pracowałem we wszystkich ligach i też nie boję się wracać do niższej ligi, bo pracuję w niższej ligi, ale są z tego korzyści. Ja mam 20 minut do pracy, a kiedyś miałem 200 km. I można życie prywatne poukładać trochę lepiej. Troszeczkę więcej w domu posiedzieć. To są takie plusy. Natomiast trenerzy, wracając też do pytania, młodzi trenerzy muszą się uczyć, jak nie popełniać błędów, bo każdy te błędy popełnia. My się trochę śmiejemy z niektórych, może śmiać się nie wolno, ale jeżeli ktoś z trenerów przychodzi taki jakby może napięty, może nie wiem, wszystkie rozumy pozjadał, a później się śmiejemy, że zrobił zmianę, jak dostał młodzieżowiec czerwoną kartkę, to on ściąga zawodnika doświadczonego, żeby wpuścić drugiego zawodnika, no to trzeba się najpierw nauczyć przepisów, trochę pożyć, trochę pewnych rzeczy doświadczyć, też może trochę w piłkę pograć, dopiero wziąć się za taką robotę, która jest wymagająca i rzetelna i oczywiście tutaj nie ma mocnych, że wszystko się wszystkim udaje, bo wiele razy było tak, że czasami punktów zabrakło. Ja tutaj się odniosę też do jakichś tam pobytów w motorze, o którym żeśmy tu przed tym rozmawiali. Odrabialiśmy 16 punktów, odrobiliśmy 14, dwóch zabrakło do awansu. Teraz pytanie powstało, gdzie te dwa punkty żeśmy zgubili? W ogóle odrabianie punktów to jest jakby... Ale to pan chyba lubi odrabiać punkty. Tak, no z Legionowią się udało chyba 9 odrobić i awansować do drugiej ligi, a teraz mamy jakby w tym roku mało, bo 9 odrobić jest trudno. Zobaczymy, czy będzie trudno odrobić jeden, który mamy. Tylko jeden albo aż jeden. Czyli dwa, no bo przegraliśmy mecz, więc musimy jakby dwa punkty odrabiać. Panie trenerze, jeszcze zapytam o to, bo czy wam czegoś do tego awansu brakuje? Czy jakieś wzmocnienia? Może jakiś młodzieżowiec dodatkowy? Coś planujecie? Generalnie brakuje sporo rzeczy, bo sporo w klubie się dzieje. No, chociażby nawet ten dział marketingu, który zaczyna jakoś funkcjonować. Mhm. Musi być wzmocniony, bo musimy się otworzyć też nie tylko na Mińsk, ale musimy się otworzyć na okolice i na Mazowsze przede wszystkim, bo jesteśmy lokalnym klubem. Nie ma co ukrywać, natomiast autostrada A2, która dotarła do Mińska, otworzyła dla Mińska wiele rzeczy, między innymi też dla piłkarzy możliwość dojazdu z Warszawy w ciągu 20-30 minut. Są w stanie dojechać do klubu, a wcześniej trwało tu półtorej godziny i ktoś później mówił, gdzie, w Mińsku? Nie, no to w ogóle nie ma szans po pracy. Druga sprawa, trenowaliśmy w ciemnościach i można tak powiedzieć w zeszłym roku, bo oświetlenie na stadionie miejskim Mosiru było było słabe. Tutaj między innymi dzięki
też nowym władzom udało się poprawić to oświetlenie. Nie jest idealne, ale mamy jakieś tam warunki do tego, żeby trenować wieczorami. Wiemy, że to wymaga... Nie będziemy zespołem profesjonalnym, bo nie jesteśmy. Zawodnicy pracują, większość zawodników pracują. Nawet kiedyś robiliśmy taki trening dzielony po jakiejś środzie, chyba pucharowej, że chcieliśmy zrobić tak, żeby przed sobotnim meczem jak najszybciej regeneracja się odbyła i żebyśmy potrenowali też. Podzieliliśmy trening na tych, co mogą rano o 10, na tych, co standardowo o godzinie 18. Wyszło 50 na 50, więc jesteśmy półprofesjonalnym zespołem. No i następna sprawa też tutaj, współpraca z Mosirem zaowocowała tym, że mamy odnowę, zawodnicy dostali karnety do tego, żeby można było sobie pójść na saunę, na odnowę i tak dalej, więc takimi małymi kroczkami pewne rzeczy robimy. Odnośnie transferów, oczywiście my szukamy młodzieżowca, szukamy może nie tyle ławki rezerwowych, ale szukamy zawodników, którzy mogliby jeszcze powalczyć o pierwszą jedenastkę skutecznie, bo to nie jest tak, że my mamy tutaj jakąś żelazną jedenastkę i się zamykamy na to. Na pewno będziemy takich zawodników szukać. Były takie mecze, że mieliśmy z racji stanu posiadania, mieliśmy 6 zawodników młodzieżowych na ławce. 2 na placu, ze względu na to, że my taką po prostu mamy kadrę. Ci młodzi zawodnicy może bardziej doświadczonych jednak potrzebujecie. Ale młodzieżowców też, dlatego że tak naprawdę Mateusz Pędowski i Mateusz Bienias to byli podstawowi zawodnicy, którzy dostosowali się do naszego poziomu, robią postęp i przede wszystkim można grać niełatwo, bo my mamy dość trudną taktykę, mamy kilka ustawień, mamy sporo ustawień w poszczególnych fazach gry, nie gramy jednym ustawieniem i to też pewno nie jest łatwo komuś tutaj przyjść, nawet doświadczonemu, i grać. Na pewno będziemy to jeszcze rozwijać. No i też ci młodzieżowcy muszą spełniać pewne kryterium. Teraz Paweł Michalski, który zagrał 662 minuty. To może nie jest jakoś bardzo dużo, ale też efekty takie, że strzelił 2 bramki i że też ma dobre momenty, ale też musi się jakby rozwijać. My też za takich zawodników szukamy i musimy, może to jest tak, też w tamtej rundzie przed wakacjami szukaliśmy zawodników, ale chociażby ktoś z zawodników, który był tutaj podstawowym w składzie i liczyliśmy na to, że będzie dalej grał, bo uważaliśmy go za dobrego zawodnika, zrezygnował ze względu na to, że chociażby trenujemy w lipcu 5 razy. On nie ma czasu na to, żeby 5 razy trenować, bo ma pracę, nie wiem, dziewczynę, żonę i tak dalej. Druga sprawa, że no jednak poświęcamy dużo czasu, bo wtorek, środa to są dni takie, na które poświęcamy dużo czasu na analizę. Zanim wyjdziemy na trening, to jeszcze godzinę czasu musimy tam pewne rzeczy sobie przeanalizować, spędzić. Później jest trening, później po treningu też nie każdy bierze torbę, więc to jest 3 godziny po pracy. Wracamy nie każdy od 20, pozwolić od 22 po 22 domu. To jest dla tych chłopaków naprawdę spore wyzwanie i tutaj nie da się tego przeliczyć ani na pieniądze, ani nic. To jest po prostu bycie poza domem, poza rodziną i tak dalej. Więc do tego się trzeba przyzwyczaić. Dla nas ta jesień jest najgorsza, bo to jest maraz. Wychodzi się pewno rano z domu, wychodzą chłopaki, jest ciemno i wracają i nocy. I to tak dzień za dniem ucieka, prawda? Dobrze, że ten sukces sportowy jest, to jest jakoś tam rekompensuje, ale mnie też było bardzo trudno się do tego przyzwyczaić, bo raczej byłem przyzwyczajony do tego, że trenujemy gdzieś w okolicach 10, 11, albo ustalam sobie grafik tak, jak mogę pod mecz, pod przeciwnika. Tutaj wszystko musi być ustalone. A jeszcze jak są czasem puchary, to gra się o takich dziwnych godzinach, jakaś 15, to już w ogóle ciężko poukładać. Tak. Panie trenerze, liga wraca 11 i 12 marca, będzie 18 kolejka. Przeczytam pary spotkań, które nas czekają po przerwie zimowej. Świt Staroźreby zagra z MKS-em Piaseczno, Hutnik Warszawa podejmie Markowie Marki, Orzeł Baniocha Eskole w Warszawie, Narew Ostrołęka, to będzie wasz pierwszy mecz, rozegra z Mazowią Mińsk Mazowiecki, czyli mecz na wyjeździe. Rezerwy Wisły z Mazurem Karczew, Wilga Garwolin z MKS-em Przasnysz, KS Raszyn podejmie Ząbkowie Ząbki, KSC Katroszyn zagra z Oskarem Przysłucha, a Mszczonowianka Mszczonów zagra z Wiktorią
Sulejówek. Pan wyprzedził trochę moje pytanie, bo chciałem zapytać o tą współpracę z miastem, jak to się układa. Może możemy to rozwinąć. Wiele rzeczy mówi Pan, że się zmienia, tak? Czy tam są jakieś plany na budowę jakichś, nie wiem, dodatkowych boisk treningowych, na rozwój tej infrastruktury? Coś... Chciałoby się, ale teraz każde miasto, jak wiemy, ma swoje problemy. Tylko 3 miasta chyba w Polsce mają jakiś tam plus, jeśli chodzi o budżet, natomiast reszta z mniejszym, większym deficytem się wiąże. Natomiast plany są rozbudowy stadionu, ma powstać trybuna z jakimś tam miejscem użytecznym pod spodem, czyli z szatniami, z jakimiś pomieszczeniami, które na pewno by się przydało, chociaż akurat z tym nie jest źle u nas. Natomiast samo boisko i otoczenie tego wymaga zmiany i miasto o tym na pewno mówi. Tutaj miałem też na myśli współpracę z Mosirem, ponieważ to jest młodzież, to jest akademia, to jest tworzenie akademii, bo akademia to trochę takie wyświechtane słowo. My na akademię jeszcze musimy trochę popracować, ale miejsce do treningu młodzieży przede wszystkim i musimy tutaj to wszystko, co jest może nie zaniedbane, ale rozwalone po całym mieście, bo jest wiele podmiotów, które szkoli młodzież. Czy to nie są podmioty Mazowi stricte? To nie są podmioty Mazowi. W styczniu została podpisana taka umowa z miastem o połączeniu Mosiru i 5 UKS-ów i Mazowi, żeby zbudować jeden silny podmiot, który będzie to scalał. W tej chwili jest to jakby w fazie łączenia, przeciągania, kto jest mocniejszy, silniejszy. Myślę, że trzeba to wszystko ułożyć i od stycznia powstanie jakaś struktura, która będzie szkolić młodzież i nie będzie problemów z tym, żeby zapewnić chociażby ten statut młodzieżowca własnym wychowankiem, bo w tej chwili my nie tylko szukamy w Mińsku, ale też szukamy poza Mińskiem, a myślę, że powinniśmy przede wszystkim w Mińsku szukać. I po to między innymi jesteśmy jedynym klubem, który ma rezerwy piętro niżej, mamy zespół w 4. lidze, tak, mamy dokładnie zespół w 5. lidze, jako jedyny klub, po to, żeby ta młodzież miała gdzie grać. Efekt, można zajrzeć w tabelę i zobaczyć, efekt jest też widoczny w czasie meczu, że jednak trzeba trochę więcej wymagać i szukać zawodników jakościowych i zająć się po prostu szkoleniem, ale myślę, że tutaj miasto poczyniło jakby może nie pierwszy krok, ale kolejny krok, żeby to uporządkować i mam nadzieję, że się to uda. Myślę, że cel, który mamy, czyli awans, też jest z tym związany, że my jesteśmy takim czołową drużyną, która pociągnie inne drużyny za tym, żeby tutaj jakości trochę w tym Mińsku zrobić czegoś, czego od lat brakowało, bo chociażby porównując to z poprzednimi latami, po rundzie jesiennej Mazowia nie miała 40 punktów, a miała 20 tam ileś, chyba najwięcej. W związku z tym to chociażby też myślę, że miejscowi kibice i ci miejscowi malkontenci, których nie brakuje, tak jak wszędzie, muszą trochę złapać oddech i zbyt dużo krytyki pod naszym adresem przynajmniej się powstrzymać na razie. Ale to tak jak Pan mówi, że ta infrastruktura wokół miasta też się zmienia, jest ta dwójka i to też może przyciągnąć tyle, że zawodników, młodzieżowców lokalnych, ale jakby, to tak jak Pan mówi, kiedyś to był problem dla zawodnika, gdzie ja będę jeździł do Mińska. Teraz kluby typu, nawet nie wiem, Troszyn dajmy na to, to też nie jest tak łatwo dojechać, ale to się zmieniło dla Was na plus, więc tutaj faktycznie jest szansa na pozyskiwanie tych i młodych, i doświadczonych zawodników, nie tylko z Waszego kręgu. Zdecydowanie tak. Tutaj jeszcze należy dodać jedną rzecz, że my na warunki na zimę mamy boisko ze sztuczną nawierzchnią oświetlone. Notabene jestem zdziwiony, bo z wieloma osirami, jak się to tam nazywa, zależy od miejsca, współpracowałem, ale nigdy nie było tak, że pierwszy zespół ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o godziny i różne rzeczy. Jestem pozytywnie nastawiony na to i zaskoczony na plus, że rzeczywiście ta drużyna jest ważna i że nam się stwarza możliwości. Oczywiście tam jakieś drobne nieciągnięcia są z halą i tak dalej, bo to są własnościowe sprawy starostwa, powiatu, gminy. To jest jakaś taka polityczna sprawa, ja nie chcę do tego w ogóle zaglądać. Najważniejsza sprawa jest dostępność dla pierwszej drużyny i dla młodzieży przede wszystkim, bo borykamy się też z brakiem miejsca treningów jeśli w okresie zimowym dla dzieci, dla tych najmłodszych przede wszystkim, bo też żeśmy
tutaj parę akcji klubowych zrobili, chociażby na Dzień Dziecka trening, na którym przyszły dzieci i byli wszyscy zawodnicy pierwszego zespołu. Można było z nimi pograć piłkę. Prowadziliśmy treningi na stworzonych takich 6 boiskach po kilku zawodników. Myślę, że takie fajne inicjatywy, które nas czekają. Ale to by świetny materiał marketingowy powstał. Pan o tym powiedział, że dział marketingu się rozwija, w to warto inwestować, czego przykładem chociażby drużyna Wisły, Płock, nie mówię o rezerwach, ale to się jakoś tam na rezerwy odbija, gdzie wszyscy o nich w Polsce mówią, ale i w naszej lidze na przykład Narew Ostrołęka, oni też tam nie prowadzą TikToka i Twitter, wy też jesteście nie wiem czy od niedawna, ale jesteście bardziej aktywni od niedawna, bo was obserwuję zdjęcia doszła po meczach. Doszła jeszcze jedna osoba do nas. Super, właśnie to powinno iść w tym kierunku, żeby też kibic miał tą relację i tak jak pan powiedział, że klub chce iść poza region i też przyciągnąć kibiców, którzy się zainteresują, ja się z tym w pełni zgodzę. Moim ostatnim pytaniem już na dzisiaj będzie nie piłkarsko, jak pan obserwuje rozwój Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. No, mamy ten program, mamy też obowiązkowe materiały wideo, jakby no też coraz więcej meczów pokazujemy na żywo, a jak z pana perspektywy trenera, czy tutaj zmienia się coś na lepiej, a jak się zmienia na lepiej, to czy w dobrym kierunku idzie? Na pewno wizerunkowo jest to dużo lepiej niż było, ja zresztą, tak jak wszyscy mnie znają, że ja też tutaj parę rzeczy próbowałem zrobić, część rzeczy się udało, część nie, był opór materii, tak jak i teraz, pewno ci, którzy chcą coś zrobić w Mazowieckim Związku też się napotykają z problemami, nazwijmy to, ale myślę, że ta czwarta liga, dobrze by było, żeby te materiały ujednolicić. Ja o tym zresztą mówiłem, że każdy klub... O spotkaniach mówimy, o meczach. Tak, ale o meczach. Każdy klub powinien nagrywać to z wysokości przynajmniej 4 metrów. Czy rusztowania takiego małego no nawet? My nawet rusztowanie ustawiamy na mecze sparingowe, na boisku, na budowlanej, nagrywamy to z góry, więc to nie jest żaden problem. Dziwię się, że trenerzy nie naciskają na to, ja naciskam na to i po prostu między innymi też dlatego w Mińsku taki jest. Natomiast jeżeli nie będziemy naciskać, a to Mazowiecki Związek ma narzędzia, żeby wymagać od klubów i materiałów i tak dalej. Myślę, że to jest duży plus, że jest magazyn, jest podsumowanie. Myślę, że też powinniśmy i Państwa, ja nie chcę tu absolutnie narzucać, zaprosić arbitrów, żeby tutaj się wytłumaczyli. A to ciekawy pomysł. Paru kontrowersyjnych sytuacji, bo myślę, że niektórzy starzy działacze mi mówią, że takiego sezonu jeszcze nie było, że jest tyle kontrowersji. Mhm. Ja też przy okazji spotkania z trenerami, jak był trener Bielsa w tamtym tygodniu, rozmawialiśmy i każdy ma sporo zastrzeżeń. I w kuluarach, nie powinno tak być. Oczywiście błędy się mogą zdarzyć. Ja mam na to swoje spojrzenie, że to nie jest wina sędziów, tu pana zaskoczę. Mhm. Nie jest wina sędziów, tylko to jest wina tych, których uczą. I szkoleń, tak, to jest wina ze względu na to, bo sędziowie też mówią, że mają pokazane sytuacje, jest to i to jest dobrze, czyli tu gwiźnie to jest albo źle i dobrze i tu gwiźnie to jest albo źle i dobrze, więc to jest jakby interpretacja później tego obserwującego, ale nie chcę tutaj się zagłębiać w składy, w te szczegółowe sytuacje, bo myślę, że to trzeba w jakiś sposób w tej długiej przerwie unormować, żeby to było z korzyścią dla wszystkich drużyn. My mieliśmy w tym roku osiągnęliśmy ponad 2200 subskrypcji, co jest dosyć dobrym wynikiem, bo było ich bardzo mało. 262 tysiące wyświetleń materiałów, prawie 30 godzin, 30 chyba 5 transmisji na żywo, 16 magazynów, czyli ten marketingowo MZPN. Ja nie jestem pracownikiem MZPN, żeby było jasne, ale staramy się to wszystko rozwijać. Tego życzę również Mazowi Mińsk Mazowiecki, żeby ta rywalizacja była i sportowa, i żeby pan się też rozwijał sportowo i może jeszcze pana zobaczymy na ławce gdzieś w Ekstraklasie, no bo to wszystko czas pokaże. Muszę te 3 kryteria spełnić, a na razie jedno spełniam. Dwa. Za dzisiaj dziękuję i dziękuję państwu za te wszystkie 16 odcinków, gdzie mogliśmy poznać i przybliżyć kilka osobistości, trenerów, prezesów, piłkarzy. Życzę wszystkiego dobrego i kibicujemy Polsce, kiedy odcinek wyjdzie w czwartek, będzie po meczu, mecz jest dzisiaj, także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.